I witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnym odcinku z serii FNAF World, czwartym z drugiego sezonu, a tak ogólnie ze wszystkich to 15 odcinku. No, zaczynamy po prostu dalej grać. Ogólnie dzisiaj będziemy dalej szukać tych guzików. Przepraszam was bardzo, że poprzedni odcinek się tak nagle zakończył. No, ale niestety jakoś tak stało. I zobaczmy tak. Mamy całkiem niezłe postacie. Drużyna pierwsza. Endo 1, który ma dobry atak. 17 lever. Fredbear 18. Ci 16, to też nie najgorzej. Mangle 29, czyli ma najlepszy właściwie. Mangle już nie zmienia. Drużyna numer 2. On ma bardzo dobre ataki i ma 24 level, więc jest nieźle. On ma 25 level i też całkiem niezłe ataki. On jest od leczenia, więc go nie wyrzucę. Ona ma Prize Ball, Bite, no i Cupcake, więc... I 29 level, więc myślę, że nie jest źle, jeżeli chodzi o nasz skład. Może bym powiedział, jeżeli chodzi o siłę naszą, bo... Z tym to nam najlepiej nie idzie ostatnio coś. Jest tak. Nie będę na razie próbował iść 4 glicze w dół, ale tego też sobie kiedyś jeszcze spróbujemy. Teraz 7 tokenów, dobra. Aha, dobra, to nie te było do tyłu tylko. Chciałbym sobie zobaczyć tą jaskinię i tutaj to jakie są. Bomby. Nie, nie będę na wieką wydał. Spring Bonnie. Male, female, it's a rabbit. Bardzo mi się ta muzyka podoba, naprawdę. Ale co to jest ta strzałka tam u góry? Bo jeżeli jest coś takiego jak attack down czy coś takiego, to tam u góry się taka strzałka pojawia i... Nie ogarniam, do czego ona mogłaby służyć. Dobra, to szukamy w takim razie tutaj czegoś ciekawego, interesującego. O! Tego jeszcze nie widzieliśmy. Ale nie, nie chcę żadnych gałek ocznych, bo to jest chore. Idź już tam. Czemu ja nacisnąłem Mystery Box? Mystery Box jest tylko na wyjątkowe sytuacje, na przykład kiedy w drużynie pozostaje tylko jedna osoba, która ma Mystery Box, bo wtedy można mieć jeszcze jedną dodatkową drużynę, która ma 4 postacie. I teraz trochę zwalię. Klucz! Jeszcze mi tutaj coś wyskoczyło, zanim żeśmy doszli tam. Znowu nacisnąłem Mystery Box, nie wiem dlaczego. Red Lesy. Pizza Wheel. Eski. Mystery Box 2. Gloom Balloon. Czy widzicie, i teraz mi takie coś tutaj wyskakuje, to znaczy wy nie widzicie akurat. Ale tam mi u góry taka strzałka wyskoczyła i nie wiem, co ja mam z nim zrobić, więc jak ktoś wie, to mi piszcie. Bardzo chętnie wysłucham. I też mam nadzieję teraz, że to mi XP normalne postacie. Dobra. O! Jakiś mega endo normalnie tutaj mamy. Co?
No dobra, może być problem lekki. Najgorzej to nam nie idzie, ale dobra. Też nie powiem, że nam idzie dobrze, bo nam idzie źle. Ale chyba nie aż tak źle, cupcake. Ej, wy tam u góry, bić go! Podczyść dwa. Cupcake. Nie rozwalcie mi go przypadkiem. Dobra, dziękuję. Bajdź 2. Nie, nie jest źle. Bajdź, ugryź go. Trudno, raz regenerację stracimy. Bajdź 2. Już po nim. Był całkiem mocny, ale my też już mocni jesteśmy i to bardzo bym powiedziała nawet. 10 500 to całkiem dużo. Guzik. Dziękuję bardzo. I ile nam teraz zostało jeszcze tutaj do przejścia tych guzików? Jeden guzik. Jeden guzik, później tam u góry jest już ta sowa. A to oznacza, że teraz do pokonania jest potwór morski. W ogóle to czemu ja walczę tą drużyną? Dobra. To w takim razie idziemy naparzać się z tamtym panem, którego ja osobiście uważam za małpę. To jedziesz, gościu. Megabyte. Nie to! Ale dobra. Megabyte. Nie zrobiłem Endormi, to bardzo źle. Zwaliłem sprawę teraz. Power Stone od razu. Podczyst 2. Cupcake od razu. Fred Lessy. Na zmianę leczenie i atak musimy robić. Armor Song, Hot Cheese 2, Fred Lessy, Cupcake, od razu Cupcake mi tu robić, Armor Song, Szlak, straciliśmy dziecko, to bardzo niedobrze, bo dziecko nam tutaj dodawało najwięcej życia. Jak teraz Chiki nie stracimy, to będzie dobrze, chociaż no i dupa. Jak nam go nie zabije teraz, to... Jest! Jest! Pokonaliśmy go! Widzowie, pokonaliśmy go. Mamy dojście do tej sowy. Bo jeszcze ich pokonamy tutaj. Jak ja się cieszę, że mamy tą morską małpę z mackami z głowy. Idziemy do sowy. Wydaje mi się, że ta sowa jest bardzo mocna. To jest fakt jedyny. I na pewno jej nie pokonamy jeszcze. Koniec. Koniec. Dobra, ta sowa jest najwyraźniej bardzo mocna. Czyli na razie nie możemy iść do sowy.
To jest jedyny fakt, że na razie nie możemy iść do Sowy, bo Sowa jest na nas za mocna jeszcze. Pokonaliśmy tego dziada mocnego, ale Sowa jest jednak jeszcze za mocna. Zaraz wracam. Zobaczymy się w następnym odcinku.